dobry wieczór Państwu. To był dla nas jeden z trudniejszych meczów, jakie zagraliśmy w tym sezonie. Wygrać tutaj to naprawdę była, uważam, duża sztuka. Drużyna Rubu gra bardzo dobrze, jeżeli chodzi o dyscyplinę taktyczną. Jest bardzo dobrze ułożoną drużyną. I my zakładaliśmy, że będziemy w ataku pozycyjnym. Dzisiaj musieli coś stworzyć, a przy tak szczelnej obronie, przy tak dobrze drużynie grającej z kontry, no byliśmy narażeni na cały czas nękanie tej trójki szybkich zawodników Jankowski Bieg. Na szczęście nasza linia obrony i Ariel Borisiuk z Iwicą Dojakiem potrafili przecinać większość tych piłek, potrafili wygrywać większość drugich piłek, zbierać te piłki, przez to liczba tych kont nie była aż tak liczna, chociaż szczególnie w końcówce meczu były to bardzo groźne akcje. Ja się bardzo cieszę z tego, że udało nam się w pierwszej połowie bramkę jeszcze zdobyć, bo to był kluczowy moment na pewno. Bardzo ładna asysta Michała Żyro. Cieszę się, że ten chłopak popisał się takim ładnym zagraniem i precyzyjna główka Daniela Duboi. Natomiast no, w drugiej połowie Ruch już rzucił więcej sił do ataku. Były momenty, że Ruch spychał nas do obrony, że miał przewagę. Kilka prostopadłych piłek za naszą linię obrony było bardzo niebezpieczne. Na szczęście Duszan Kuczek był na to sterowniku i z tych zagrożeń udało nam się wyjść obronną ręką. Tak jak powiedziałem na początku, bardzo się cieszę z tego, że wygrywamy na tak trudnym terenie z tak ciężkim przeciwnikiem. No i w końcu po tej przerwie na reprezentację udało nam się zdobyć kontrolę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim zacznę od gratulacji dla Macieja, dla drużyny Legii. Myślę, że zacznę od tego kluczowego momentu, że to był właśnie kluczowy moment. Ta strzelona bramka na koszatni, gdzie mecz, można powiedzieć, był pod kontrolą z obydwu stron i nic nie wskazywało, że ta bramka padnie. Na pewno nie jest łatwo podnieść się po tak straconej bramce. Ale w drugiej połowie no, staraliśmy się, dążyliśmy do zdobycia przynajmniej tej jednej bramki. Też zgodzę się, że dominowała ta taktyka, było bardzo mało miejsca, było wiele agresywnych pojedynków, skracania pola gry, przesuwania. I tym zawodnikom szczególnie ofensywnym nie grało się łatwo. No cóż, gdybyśmy dzisiaj robili ten punkt w końcówce, strzelając bramkę, no na pewno bylibyśmy bardzo zadowoleni, a tak to jest duży niedosyt. I cóż, no musimy to przeanalizować i pokazać, jaka to jest odpowiedzialność, kiedy popełnia się błąd z takim przeciwnikiem jak Legia, która z meczu na mecz na pewno gra lepiej. No i widać, że ten zespół jest na fali wznoszącej. Myślę, że nie jest wstydem przegrać z Legią, natomiast szkoda, bo myślę, byliśmy w stanie dzisiaj tego meczu przynajmniej nie przegrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo.